Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, sprawy bieżące. Ja pozwolę sobie przywitać gości naszych. Witamy bardzo serdecznie. No, tajemnicą Poliszynela jest Stowarzyszenie Stańczyka, dobrze? Proszę mi powiedzieć. Fundacja. Odwiedza dzielnicę. Ja bym może oddał głos. Panie by może przybliżyły cel, charakter, intencje. Bardzo proszę, daję głos. Fundacja Stańczyka rozpoczęła projekt monitorowania krakowskich rad dzielnic. Także przez najbliższy rok będziemy tutaj z koleżanką Aną monitorować Państwa działania. Również będziemy oceniać Państwa stronę pod pewnymi względami w zakresie narzędzia specjalnych badawczych. Tak samo będziemy tutaj co miesiąc na tych radach. Będziemy nagrywać te rady, sporządzać z nich krótkie opisy, o czym Państwo dyskutowali i upubliczniać je dla mieszkańców Krakowa. W jakiej formie? W formie, sama Rada Miasta będzie w formie audiowizualnej, natomiast tutaj rady w większości będą nagrywane dźwiękowo. Ale gdzie będą publikowane? Na stronie projektu, która powstanie. Obecnie jest w budowie. A strona, przepraszam, jaka? Strony jeszcze nie ma. Strona jest w budowie. Jest na podstawie specjalnego narzędzia, które przygotowujemy. Także na razie zbieramy materiały, a później będzie to wszystko opublicznione i zamieszczone. Także tutaj też na następne Państwa spotkanie przyniesiemy ankiety, które są dobrowolne do wypełnienia, żebyśmy stworzyli każdy profil każdego z Państwa tak naprawdę na tej stronie, żeby wyborcy mogli poznać Państwa tak naprawdę, kim Państwo są i co robią. Oczywiście ankiety są dobrowolne. Tutaj też będziemy przeprowadzać wywiady. Mam nadzieję, że z Panem Przewodniczącym będę mogła się umówić na krótki wywiad i z niektórymi Państwem umówić. Serdecznie dziękuję. Ja również. Czyli na stałe musimy dwa krzesła planować. Tak. My byliśmy i tak nietypową radą, ponieważ nasza rada liczy oficjalnie 22 radnych, ponieważ jeżeli pan radny brakło mu dwóch głosów, kiedyś to nie tak. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie Panią? Pani są mieszkankami naszej dzielnicy? Nie. Ja jestem. Koleżanka jest, ja niestety. Pani mieszka w naszej dzielnicy. Jak się Pani żyje? Ja się dopiero wprowadziłam, także a to świeże spostrzeżenie, znaczy spojrzenie na dzielnicę. Za jakiego się zgadzamy, prawda? To będziesz monitorowany w Biblii. Projekt służy przede wszystkim do podniesienia świadomości No i mamy nadzieję, że to stworzy zwiększeniu tej świadomości. A jaka dzielnica jest monitorowana? Jeszcze jaka jest forma dotarcia, znaczy jaką fundacja oblała kierunek dotarcia do ludzi w związku z przez internet. To jest głównie działanie internetowe, plus do tego będzie oczywiście promocja. Na tych starszych że nie umieją się obsługiwać internetem. To jest właśnie problem. A oni mówicie, młodzież, to wiadomo, że interesuje się internetem, a gdzie jest starszy? No to jest na uwadze. No właśnie. Bardzo proszę o ciszę. Mówię na kawę i czym rozmawiać do tego. Tak, będą też dni dzielnicy, podczas których będziemy robić happeningi dla ludzi, więc myślę, że wtedy też uda nam się dotrzeć do tych osób, które nie są w stanie obsłużyć komputera.
Czyli oprócz monitorowania naszej pracy będą panie z nami współpracować, tak? Oczywiście. I promować również naszą dzielnicę, tak? Dziękuję. A chciałam się spytać, jak liczna jest organizacja? Organizacja w tej chwili, cały zespół monitorujący składa się z 6 monitorów, każdy ma pod sobą 3 dzielnice. I w tych zespołach jest też 3 wolontariuszy, czyli jest zespół łącznie 18-osobowy plus koordynator, który zajmuje się Radą Miasta. Tak, jeszcze raz się wpisać. Tak, słucham. Ja chciałbym z panią nawiązać bliższą znajomość. Ale z czego panią? Obiema. W naszej dzielnicy sponsorowany jest także przez naszą dzielnicę. Prowadzimy młodzieżową radę dzielnicy 15. Już 2 rok akcja będzie się toczyła pod patronatem i radnego i przewodniczącego, jak i przewodniczącego Rady Miasta. Pieniążki są przekazywane do Centrum Młodzieży i stamtąd one tutaj trafiają do młodzieży. Mamy pod opieką 4 szkoły i bardzo chętnie bym Pani zaprosił na takie zajęcia z młodzieżą, bo po to właśnie jest ta Młodzieżowa Rada, aby szerzyć świadomość i poszerzać tą świadomość samorządową, więc zapraszam. Jakoś po sesji możemy jeszcze dyskutować ten temat. Świetnie się Pan zaprezentował. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma, to zawsze jesteśmy do dyspozycji. Znaczy, ja będę miał taką prośbę, żeby sekretariat zostawić jakieś zamiary. Ja mam nadzieję, że to będzie działało w dwie strony, ponieważ noszenie świadomości to jest jedno, natomiast ja jeszcze tak z perspektywy patrzę, to jeszcze się taki nie naleli, co wszystkim ludziom. I budowanie jednych rzeczy w jednym miejscu powoduje, że ktoś metr dalej jest niezadowolony, pewnych rzeczy nie widzi. I mam nadzieję, że wasza fundacja też pomoże dotrzeć do ludzi. I mam nadzieję, że nam będzie się jakoś Pani współpracowała przez najbliższe 2 lata. Tak. Także bardzo proszę o pozostawienie. Oczywiście, po sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do spraw bieżących, a mamy ich trochę. Na dzień 30 września, niedziela, planowana jest impreza plenerowa dla mieszkańców dzielnicy na terenie planów mieściowskich pożegnanie lata 2012. Proszę Państwa, propozycja jest taka, żebyśmy o godzinie 15 zapraszam wszystkich radnych, abyśmy wyszli na scenę po prostu i przywitali naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że się pojawicie. I o godzinie 15 takie było zamierzenie, przywitać ich mieszkańcami. Zamierzeniem jest, nie wiem czy nam się uda, bo to będzie zależało wszystko od mieszkańców, rozegrać z nimi mecz. I tutaj, Panie Zbyszku, czy ma Pan jakąś propozycję, bo tu była propozycja piłka siatkowa. Nie, co, Panie Przewodniczący, jesteśmy na każdą propozycję otwarci, tak? Możemy zrobić piłkę siatkową, tu mamy przedstawicielkę do siatkowki, ale możemy też zrobić piłkę nożną, dlatego że... Tak, oczywiście, dlatego że dużo młodzieży gra w piłeczkę, mamy tą ligę mistrzowicką, gdzie mamy pierwsze miejsce, drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w tej lidze mistrzowickiej i możemy z tą drużyną, która zajęła pierwsze miejsce, dla zabawy zagrać sobie pobawić. Dobrze, tylko teraz jest pytanie. Zasadnicze, moi drodzy, kto zagra w tym meczu? Ja! To będzie problem, jeżeli nie tak... Pan przewodniczący z synem przyjdzie? Ja przyjdę z synem, nie mam problemu, ale kto jeszcze zagra? Michał? Ja nie wiem, tam przyjdzie. To słuchajcie, musimy mieć przygotowanie. Oczywiście, w ogóle cały prezes jest zależny od Pana. Pani przyjdą. W przypadku deszczu i prezes przyniesie na następny tydzień. Kto jeszcze jest chętny do zagrania? O której godzinie to będzie? Myślę, że około 16.17. Myślę, że tak 16.17. Słuchajcie, to zróbmy inaczej. Słuchajcie, jeżeli mamy zagrać piłkę nożną, to propozycja jest taka, żeby osoby, które przyjdą, miały ze sobą koszulki, mamy filmowe. Mamy filmowe, tak. Natomiast mieli strój sportowy i zobaczymy, czy nas się zbierze i czy mieszkańców się zbierze. Na pewno się zbierze. No to
Czyli tą sprawę mamy ustaloną. Mogę monitorować sprawę. I to zrobimy na tym niższym wojsku, na małym wojsku, czyli się nie nabiegamy tak jak spokojnie, panie przewodniczący, ja już wszystko zorganizuję. A na które wojsku? Zmniejszym obowiązku. Proszę państwa, bardzo proszę. Dajcie mi dokończyć i później... Proszę państwa, takie ważniejsze inwestycje. Kleberga zakończone, pasy wymalowane ostatnio. Wczoraj malowane były chyba po szkole 144. Niedawno. No, niedawno. Wczoraj, bo przedwczoraj po 144 były wymalowane. Na tego wieku też... Ale które? Przy bloku 11? Nie. Czy dalej? A no to może, bo te przy 11 dalej. Michał, na tak, były nie pomalowane? Tak. Czyli to musiało, czyli tu jest plan wykonany, tysiąclecia, remont, porządkowanie terenu zielonego. Tyle czoła, fajny teren się zrobił. Nie wiem, czy państwo widzieli od tego głosie. Oczywiście, tak jak tutaj mówię, jeszcze taki nie urodził burską skargi, że jednak tamten teren nie był najgorszy. Ten co opadamy. Naprawdę proszę wierzyć, że no nie wiem jak reagować. Trzeba się chyba uodpornić. Proszę państwa, odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek, zarówno ze szkołami, jak i przedszkolami. Tu padły takie deklaracje bodajże szkół, że ustalimy, czy w przyszłym roku robimy jakąś wspólną imprezę, czyli szkoły. Nie ma imprezy. Ja znaczy nie. Ale jeszcze termin nie upłynął i na pewno takie spotkanie jeszcze odbędzie się przy podziale środków i wtedy może się nie jakiś konsensus i zobaczymy, czy się nie znajdą. Druga sprawa to jest przedszkola, miało się też deklarować planu na końca października. Czy też tą jakąś wspólną taką imprezę integrującą wszystkie nasze przedszkola. Tutaj chciałbym z tego miejsca podziękować przedszkolu na osiedlu Piastów za ziemniaka. No, 152, fantastyczna impreza integrująca zarówno dzieciaki, jak i mieszkańców. Pani dyrektor była. Również fantastyczny pomysł. Po prostu każda grupa, rodzice przygotowują różne potrawy, ja to nazywam tak po swojemu, 1000 potraw ziemniaka. Sałatki, placki ziemniaczane, frytki. Co się da zrobić Master. Dodatkowo? Wszystkie dekoracje, naprawdę chylę czoła. Na ręce pani dyrektor jeszcze też może osobiście podziękowanie. I przewodnicząca komisji edukacji nie został zaproszony na ziemniak. Brakło ziemniaka. Brakło ziemniaka. Brakło ziemniaka. Ziemniak popałeś. Widzisz? Proszę państwa, oprócz tego jest akcja, zbierania krwi i żywikozy. Także coś się dzieje, mimo iż mają nieciekawą infrastrukturę. Bo tam dojechać... Przepraszam, nie ma w ogóle planów w wakacjach, jest prośba, żeby... Ja myślę, wie pani co, tylko jest problem, pani dyrektor, z terminami, bo akurat mam dość dobry kontakt, ale myślę, że na wiosnę chyba będziemy musieli zorganizować taką fajną imprezę i to nawet nie typu pożegnanie, przywitanie, bo wtedy jest tam sobie. Natomiast rozmawiałem też z panem prezesem Zujastek i on jest zainteresowany różnymi, czy nie zrobimy jakiegoś programu zdrowotnego, jeden dzień po prostu na nasz plan. Posiadam kontakt w Małopolskim Centrum Kolarstwa tam na ulicy Rzeźniczej. Możemy ewentualnie spróbować z nimi pogadać, czy oni by jakieś reprezentacje nie wystosowali na takie coś. No to tylko oni wspomnieją, panie Maćku, takim autobusem. Ale właśnie, że dalej czasność troszkę głosił. Proszę państwa, na dniach będzie to odbiór gazetka w przyszłym tygodniu. Bardzo bym prosił, jeżeli ktoś nie odbiera, będzie lista, proszę się podpisać. Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że nie rozda w swoim okręgu, my ją rozłożymy. Proszę, tylko powiem wam tyle, że naprawdę mieszkańcy zwracają uwagę, bo przychodzą do nas na przykład maile, dlaczego jest włożonych na przykład 10 gazetek, jak jeszcze się mieszka. No czasami nie zwrócimy uwagi, bo faktycznie przeważnie w tych klatkach, ja nie będę mówił w jakiej okręgi czy coś, ale
to przeważnie charakter jest po 15 mieszkań, to jest przez przypadek, ale mieszkaniec to zauważył, wszystko. Że co? No na przykład, że dlaczego wkładany jest 10 gazetek, jak jest 6 mieszkań. A za dużo. Albo były maile takie, które informowały. Tak jak chciałbym. Proszę Państwa, były takie maile, gdzie informacja była taka, że w moim roku nie ma ani jednej gazetki, a obie są. Ale mogą być takie maile ze względu na to, że niektórzy dozorcy biorą po prostu te reklamy od razu po włożeniu do tych koszyczek, co jest ten biorą, zbijają i do kosza wyrzucają. Ja tylko stwierdzam, jak już przedwajam. Znaczy, ja mówię tylko, że tak jest i dlatego do ludzi nieraz nie dociera. Gazetka świetlana ma makulaturę. Ale... Ja się dążę do wody. I on po prostu zbijają na makulaturę. Ja jeszcze tylko powiem tyle, że ta gazetka... jeszcze dobry aposiek jest taki, że znam miejsca, gdzie ta gazetka jest tak zwaną gazetką obchodną, bo ktoś to przeczyta, podaje ją dalej. Też dobrze ceni na przykład, bo ludzie są zainteresowani taką pracą, co się dzieje. I dobrą rzeczą faktycznie to, co przewodniczący mówi, że może wygospodarzymy. Chciałbym, ja żeby było to moim pomysłem, żeby wygospodarzyć pieniądze na tak zwane tabliczki, z oznakowaniem, co robimy, znaczy, tak jak mówię, jest pomysł, ale czy to się uda zrealizować, dlatego, że mieszkamy w takim terenie spółdzielnianym tutaj, gdzie ludzie po prostu wszystko identyfikują ze spółdzielnią, nawet jeżeli zrobi coś dzielnica, dlatego myślę, że dobrym pomysłem byłoby i trzeba byłoby trzymać kciuki, żeby takie rzeczy... Inwestycja realizowana spółdzielnica. Dziękuję. Znaczy ja poruszałem temat z Ikitem i powiem wam, że naprawdę ja nie mam sumienia w dzisiejszych czasach, jeżeli nie ma za co posprzątać, przyciąć, pytać się o tabliczki. Jeżeli się sytuacja tylko poprawi, naprawdę ja uważam, że trzeba się identyfikować z problemami miasta. I nie będę tu przytaczał, ale na przykład irytuje mnie fakt, że czasami nie ma na dożywianie właśnie dzieci, nie ma takie podstawowe potrzeby, a ktoś mówi o budowaniu jakichś obiektów wielkich, wielkiego gabarytowych. Ja zgodzę się, jeżeli na coś zostały przeznaczone środki dofinansowania z Unii Europejskiej, to takie rzeczy trzeba faktycznie kończyć. Natomiast nowe inwestycje przy dzisiejszych czasach naprawdę no, trzeba się bardzo głęboko zastanowić. Następna sprawa to jest sprzątanie świata. I tutaj koordynatorem był pan Młodak. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję za odwiedzenie. Faktycznie sprzątanie świata utrzymało się w naszej dzielnicy na tym samym poziomie co rok temu. Uczestniczyło większość szkół. Dwie szkoły, które zrezygnowały, udało się zaangażować nowe. Głównie jest problem, jeżeli braknie szkoły ordynatora, no to faktycznie ciężko tutaj zdalić pewne rzeczy. Zwłaszcza, że to jest na początku roku szkolnego, ale bardzo dobrej myśli. Malutki też się angażują w to i myślę, że takie uczenie dzieci od małego jest dobrym rokuje dobrze na przyszłość, tak mi się wydaje. Tak jest. Także projekt myślę, że co roku dobrym sukcesem. Fajnie by było, gdyby jakieś miasto dawało więcej niż tylko kalendarzy, ale dług jest i zapał. Także dziękuję za to szkołom i uczniom. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Tutaj jutro będziemy się kończyć. Oby tylko była pogoda, pożegnanie, zamknięcie sezonu, zarówno tutaj koordynator projektu, przewodniczący Komisji Sportu, pan Grzegorz Mełgut, jakby pan powiedział. Znaczy, jutro postaramy się zorganizować taki festyn dla dzieci na ośrodku oświecenia, tam przeszkole, miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i frekwencja. To będzie też coś nazwane zostało sportowe pożegnanie dla tata. Wiadomo, w niedzielę mamy taki festyn tej samej nazwy, oprócz tego sportowego. Mam nadzieję, że to wyjdzie, oczywiście pogoda pozwoli, jak tutaj dzisiaj. I jeżeli ktoś będzie z Państwa miał ochotę, to o 16 na boisku przyszło na szkole oświecenia. Ja jeszcze raz chcę podziękować zarówno tutaj Grzegorzowi, jak i panu za to, za organizację tego lata w mieście, za to, że potrafili zachęcić dzieciaki. Przypominam, że imprezy odbywały się na dwóch wojskach. Jedno wojsko przy szkole 89. Dziękujemy pani dyrektor za udostępnienie wojska. Druga 130, czyli na dwóch krańcowych częściach naszej dzielnicy odbywały się jakieś imprezy. Czyli Liga Wiszewicka. Które mogły zapewnić dzieciom, młodzieży
zapełnić wolny czas. Naprawdę nie wszystkich stać teraz wysłać dzieciaki na wakacje. Jeszcze raz jeszcze dziękuję. Pani Ania? Ja chciałam nawiązać do poprzedniego tematu, w sumie się przespałam, przepraszam. A propos pożegnania lata w Mistrzewicach, chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną atrakcję, która będzie w tym roku. W zeszłym roku też była, aczkolwiek nie udało się ją do końca zrealizować. Nawiązaliśmy kontakt z panami baloniarzami i oni w tym roku znowu przyjadą. I jeżeli będzie pogoda korzystna, mam taką nadzieję, będą loty na Łubiezi. Będą loty na Łubiezi, czyli będą wozić po prostu tym balonem w czasie naszego pikniku. To będzie niezła atrakcja zobaczyć mistrzowie do lotu ptaka, zwłaszcza wieczorem, bo myślę, że zostaną z nami do końca. Zwłaszcza, że przy dzisiejszej pogodzie, która było godzina 18, będą mogli taki balon postawić. Myślę, że zostaną z nami przynajmniej do 21. Także serdecznie zapraszam, będzie to coś, czego w naszej wieczorze nie było. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, od października tutaj oddaję głos Panu Przewodniczącemu Komisji Polityki Społecznej, bo to jego zasługa. Wywalczył tak zwane porady prawne darmowe w naszej dzielnicy. Oddaję głos. Szanowni Państwo, o porady prawne ten pomysł zrobił się już znacznie wcześniej. Chcieliśmy ten projekt uruchomić kilka miesięcy wcześniej, jednak nie było to możliwe ze względu na kwestie finansowania, to znaczy inne dzielnice także występowały o opinię do Kancelarii Miasta w kwestii przeznaczenia środków na poradnictwo prawne dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Opinia Kancelarii była taka, że no nie ma takiej możliwości. Oczywiście jak z każdą opinią prawną można i stąd dyskutować, ale to wytrwało. Znaleźliśmy inne rozwiązanie tego problemu, mianowicie Fundacja Konosko w zakresie jej działania wchodzi w udzielanie takich porad przy współpracy wolontariuszy. Podkreślam, że porady są dla osób w trudnej sytuacji materialnej. I jak będzie się funkcjonował w praktyce, no to przekonamy się niedługo tu poprzez gazetkę, stronę internetową, jak i profil na portalu społecznościowym. Myślę, że dotrzemy do dużej ilości osób. Jakim zainteresowaniem to się okaże, no to przekonamy się, tak jak mówię, niedługo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, osoby zainteresowane serdecznie zapraszam w czwartek na godzinę 14. Tutaj odbędzie się spotkanie dotyczące obchodu 15 listopada. Jak wiemy, Rada Dzielnicy organizuje wtedy turniej piłki nożnej i piłki siatkowej. Natomiast padła taka propozycja, żeby przy tej okazji jeszcze dodatkowo połączyć, bo widzę, że już pewne rozmowy zostały przeprowadzone z Panią Dyrektor ze Szkoły 130, żeby zrobić wtedy też równocześnie zbiorowe śpiewanie i inne atrakcje. I tutaj po godzinie 14 w czwartek będzie spotkanie zarówno z panem, który organizuje to zbiorowe śpiewanie, panią dyrektor ze Szkoły 130, pani radna Nowak. Godzina 14. Także serdecznie zapraszam, w czwartek godzina 14. Proszę Państwa. Proszę Państwa, co do ten czwartek, najmniejszy czwartek. Proszę Państwa, tam się dobrze wiadomo, bo zgłosiła się do nas firma, która wydaje tak zwaną gazetkę informacyjną. O tyle bardzo fajnie się zachowali, ponieważ powiedzieli, że chcą wydawać tutaj gazetkę informującą o dzielnicy 15 i mamy jedną stronę. Do własnego wykorzystania. Powiem tyle, że to też jest na dzielnicę chyba 14 i 16. Każda dzielnica ma po stronie, jeżeli będziemy chcieli jakieś informacje zamieszczać, nie ma żadnego problemu. Jest to nieodpłatnie. Dlatego grzechem by było nie zgodzić się. To jest chyba, albo będzie kwartalnik, mamy dane na pierwszy. Nie, bo może być uzupełnienie naszego.
Oni zapewniają kolportaż, oni mają tak zwane stojaki, oni się dogadują z firmami, ze sklepami i to ukazuje swoje kolporty. Z tego co wiem, to nie jest tylko u nas, bo już jest chyba w dzielnicy 8 czy 9 i sprawdza sieć. Proszę Państwa, forty. Nie zapomnieliśmy o fortach. Powiem Wam, że jest, nie wiem, czy ostatnio mówiłem, jest pieniądze, które przeznaczyliśmy. Zostały wydane na tak zwaną przeprowadzenie dokumentacji. Zostało to zrealizowane. Inwentaryzacji drzew. Ja wiem, że ta ilość, ja powiem, tysiąc kilka drzew będzie usuniętych, bardzo brzmi przerażająco. Natomiast proszę Państwa, my nie ruszamy parku i tu muszę uspokoić wszystkich. My to są tak zwane tylko samosiejki i są to drzewa, które swoimi korzeniami rozsadzają mury fortu. Dodatkowo, proszę Państwa, został utworzony projekt do skosku i czekamy na przyszły rok, czy zostaną nam środki przyznane na odtworzenie całego wału plus budowanie mostka, żeby normalnie można wejść w środek. Ten fort się otworzył jednak dla mieszkańców, a nie stwarzał tylko zagrożenie. Ostatnio jeszcze rozmawiałem z Bekiem, bo to koordynuje, jest na dobrej drodze wszystko, ponieważ pojawiły się dodatkowe właśnie pieniądze na renowację fortu. Proszę Państwa, no, z dzisiejszych takich świeżych informacji, dziesięciolecie Salezjan, obchody bardzo uroczyste, no, jedna z lepszych szkół w ogóle w Małopolsce. No, tylko trzeba być dumnym, że jest w naszej dzielnicy w Miściejowicach. Przypominam tylko, że na wiosnę 2013 40-lecie szkoły podstawowej 85 do tego wieku, musimy pamiętać o naszym dofinansowaniu, a grudzień 2012 to uroczystości w szkole 89, szanowni pani radni, 30-lecie szkoły podstawowej. Proszę Państwa, no, ja też bym chciał wykorzystać moment, bo gościmy dzisiaj, jest Pan Marek, jest radny miejski, może jakieś newsy, czy Pan Marek chciał jakieś coś nam przekazać z miasta, oprócz tego, że są zabrane środki? Znaleźli nie ma żadnych. Może tu jeszcze nie ma żadnych. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Ania chciała. Chciałam jeszcze wspomnieć o jednym temacie. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z racji tego, że nasza dzielnica ma bardzo, powiedzmy, ciekawego sąsiada, to znaczy na ulicy Rozrywki znajduje się dokładnie miejsce, gdzie takie spotkania się odbywają. Oni chcieli zaprosić na takie spotkania. Te spotkania odbywają się na ulicy Rozrywki w poniedziałki i środy od 16 do 18, w czwartki od 9 do 11. Będą to konsultacje, których chcą zwiększyć dostęp do informacji w zakresie udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Przedstawiciele tej komisji będą gościć nas na dyżurze. Wchodzą w teren i swój dyżur zapowiedzieli u nas w dzielnicy 8 listopada między godziną 16-18. Te same informacje, które ja teraz powiedziałam, będą opublikowane w gazetce, w naszej gazetce oraz na stronie internetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Szanowni Państwo, w imieniu radnego Stanisława Rachwała mamy przyjemność zaprosić wszystkich Państwa radnych na sympozjum naukowe poświęcone roli klasy lokalnej w budowaniu małych wspólnot Krakowa, na przykładzie pracy dzielnicowej i parafialnej. Sympozjum odbędzie się 12 października bieżącego roku o godzinie 14 w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa, Prac Wszystkich Świętych. Program sympozjum załączeń. Gdyby ktoś z Państwa chciał, jest zainteresowany, to jest do oglądu. Jeszcze jedno, proszę Państwa. Przypominam o naszych badaniach profilaktycznych dla mieszkańców dzielnicy na kwotę 40 tysięcy, które przeznaczyliśmy na 2013 rok. I były to tak. Profilaktyka raka skóry, szczepienia przeciwko odkrzyżowemu zapaleniu oporu mózgowych, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców po 65 roku życia, szczepienia przeciwko ospie wiosnej dla dzieci powyżej 4 roku życia. Proszę Państwa, te wszystkie nasze zamierzenia wynikały z potrzeby. Natomiast są pewne ograniczenia.
i ja rozmawiałem z panem dyrektorem marszałkiem biurem, z biurem do spraw ochrony zdrowia. Musimy uzupełnić, znaczy my nie musimy. No musimy znaleźć kogoś, kto napisze program, do, bo zakwestionowano co? Profilaktyka raka skóry, zakwestionowano odkleszczowe zapalenie i ostro wieczne. Przyszło tylko grypa przeciwko, grypa dla mieszkańców. A dlaczego? Ponieważ ona już jest pisana. Na stałe i ten program ktoś napisał. Natomiast żadne takie dowolne szczepienia bez programu nie zostaną przeprowadzone. To nie jest tylko w naszej dzielnicy, tylko wszędzie jest to obligatoryjne. Ale ja pomyślałem tak, że skonsultuję się jeszcze z osobami, bo pani Aniu, uważam, że faktycznie fajne szczepienia, prawda? Potrzebne mieszkańcom. I w tym momencie, jeżeli powstaną takie programy, nam się osoba zobliguje, pan dyrektor powiedział, nie ma żadnego programu, nie ma żadnego problemu, bo wtedy te programy wpływają do niego, do biura i on dalej to koordynuje. Ma czas 3 miesiące. My mamy dopiero teraz październik się zbliża. Jeżeli, jest dużo czasu. I myślę, że jeżeli, dajmy sobie październik, jeżeli zostanie taki program napisany, kontynuujemy, nie, będziemy się zastanawiać i dostosowywać. Chociaż według nas, my dostosowaliśmy do tego programu, który został... Bardzo mi przykro, niestety nie. To jest taka informacja, żebyście Państwo byli na bieżąco. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Komunikaty, oświadczenia. Proszę Państwa, ostatnim punktem porządku obrad dzisiejszej sesji jest jej zamknięcie. Przypominam wszystkim o terminie najbliższej 22 sesji ustalonej na dzień 25 października, godzina 17. I tym samym zamykam 21 sesję Rady Dzielnicy 15 Mistrzowice 27 września 2012. Dziękuję wszystkim za obecność.